ponieważ tutaj mamy narzucone Z0, narzucone Z0T. Czyli dopasowujemy linią o impedancji nieco innej od impedancji charakterystycznej. Tutaj należy dbać o rzecz taką. Ale no, no, nic powiedziałem. Potem to będzie istotne. Ile wynosi ta Z0T? Niech ona wynosi na przykład 88 ohm. Proszę zobaczyć, jesteśmy w tym samym punkcie. Tak? Wstawiamy szeregowo jakąś linię. Niech o tutaj się znajdziemy, w tym miejscu. Ciało. Teraz wstawiamy znowu linię szeregową, a impedancji da 88 ohm. Proszę zobaczyć, gdzie się, jak transformujemy naszą impedancję. Znowu gdzieś tu. Teraz znowu wstawiamy 50 ohm. Czy nie da jakoś to skrócić? No, to trzeba znaleźć metodologię. I ta metodologia, drodzy Państwo, jest na tym nagraniu, na kopii, które zostało nagrane przez profesora, przeze mnie umieszczone w ćwiczeniu trzecim. Jest to nagrane. Tam już taki przykład jest zrobiony. Na formę kładziemy bardzo dużo nacisk, tak? Znaczy,